Policka. Czarny czerwony znak. W dzisiejszych czasach umarł w ciężko o dziewicę. Widzicie, jaki to znak? Tutaj ludzie ten... Chyba, że to do podstawówki, nie? No, ale ze względu na wzrosta się nie naje. Jakiś hałas? Jest taka ogólna opinia u nas o Polakach, że jesteśmy cholerne homofoby, rasisty, no nie? Jestem z Nowej Huty i powiem, że to jest nieprawda. Bo taki na przykład król Sobieski, on prowadził szeroko zakrojony dialog z kulturami wschodu. Nazywało się to wpierdol, ale dostali wszyscy. Poza tym tak, demotywatory.pl, znacie, nie? Tak. Ręka w górę, to zna ktoś, tak? I teraz tak, był kiedyś taki obrazek. Taka pieprzona, czerwona planeta, w dupie tam nie będę nigdy, nie? Zależy, jaka się trafi impreza. I ten łazik na tej planecie. I taki był tam napis, jak to na demotywatorach. Na Marsie kiedyś było życie. Ale Andrzejek wziął klawiaturę i napisał, być może na Marsie istniało życie, ale przylecieli tam Polacy i jedyny prezent, jaki zabrali, nazywał się wypierdol, ale dostali wszyscy ten sam wątek. Mija pół godziny i na Facebooku plum, plum, no okej, okay, może się ktoś do mnie dobija, nieważne. Ja patrzę 20 polubień. Do godziny czasu minęło 60 polubień, 70 tego postu. A odnośnie smoka. Różne dziewczyny słyszycie komplementy, tak? Najczęściej w miejscu, gdzie pracuję, nie powiem gdzie, nieważne, jak spotkam jakąś dziewczynę i poznaję, to się jej przyglądam i mówię, że no wiesz, Kasia, dla takiej księżniczki jak ty, to nawet smoka warto zajebać, tak? Tak. No trudno o coś bardziej oryginalnego, nie? A po drugie tak, jeszcze jest wątek, który bym poruszył, bo to też napisałem kiedyś, na przykład odnośnie brodatych na demotywatorach. Teraz mi jadą po dupie blisko 70 komentarzy. Ponieważ było coś takiego, że było zdjęcie brodatego i prawda, napisałem posta, tylko jednego posta, że prawda, jeżeli się coś znajduje u kobiety między nogami, to nie wolno tego nosić na twarzy. I ktoś mi odpisał. Tam wtedy się pojawia takie coś, że odpowiedź na po prostu postach. Andrzej Kluczewski, w twoim wypadku to byłoby chyba jednak rozwiązanie na plus. No, prawie się uśmiałem, nie? Teraz dalej. Co można powiedzieć kobietom, które przychodzą do pracy, tak? Dzień dobry pani, pięknie pani wygląda, nie? Przez blisko rok czasu używałem określenia dzień dobry, oby to pani zeszło szybko. Dzień dobry, oby to pani jak najszybciej zeszło. Po czym dziś po roku sobie zdałem sprawę czasu, że ja nie pracuję na klinice zakaźnej i kobiety w pewnym wieku już nie mają nigdzie wysypki. Nawet na plecach, no nie? Cudowny język polski, wysoce dwuznaczny, nie? Po drugie, masz o tym, żeby któregoś dnia samemu poprowadzić open mic'a. To by była szalona po prostu perfidia i bezmyślna satysfakcja. Andrzej, Andrzej, mogę u ciebie wystąpić? No sorry, gościu, ma komplet. Po drugie, nie rozumiem ludzi, którzy o 5 budzą się rano, ubierają gumofilce przedwczesną emerytalne, sztormiak przeciwko kleszczom, wiadro i idą na grzyby do lasu. Ja ich nie rozumiem. Czasami też jadę na grzyby do lasu, ale zabieram przy okazji łopatę, żeby kogoś zakopać. To ma sens. Tak? Jest tu jakiś honorowy krwiodawca krwi? Ktoś oddawał krew? Brawo, Małgosia. Do niedawna na NFZ oddawałem krew. Ale przestałem, bo ci ludzie w przychodni zaczęli mnie nieludzko wkurwiać. To ciągłe ich pytanie, czy ja to krew? I don't know. I czemu znowu wyprzynoszesz w wiaderku? No, można zwątpić, nie?
A po drugie, jeżeli ktoś z Was skorzysta z NFZ, mają nowe usługi dla swoich kochanych pacjentów, tak? Usługi pogrzebowe. Najbliższy termin za 2 lata. Tak. Po drugie, najgorzej było, jak jechałem na swój pierwszy występ w życiu. Z osiedla, z Nowej Huty, tak? I taka sobie scena w autobusie, Sielanka. Jakaś dziewczynka, aniołecek siedzi, wybija nóżkami na siedzeniu, nie? Jakiś dziadek śpi, jakaś kobieta kupuje bilety przy automacie. Something like you. I w tym momencie dziewczynka się drze. Ała! Kobieta spod automatu z czułością matki Polki. Co ci się stało? Coś cię boli? Spędzi mnie. Autentyk. I w tym momencie zapanowała taka pierońska cisza w autobusie. I tylko patrzyłem, kto się będzie pierwszy śmiał. Straszne, żeby się spróbować śmiać, tak? Mało tego. Niedawno miałem występ w Poznaniu. Na występ zabrałem rolkę z raj taśmy. Teraz też chciałem zarąbać z kibla, żeby wam udowodnić moją teorię. Uwaga! Musicie od dzisiaj uważać, jak siedzicie na sraczu. Bo jeżeli się papier odbija w tą stronę, to jest to dla leworęcznych, słuchaj, taśma. A jak się odbija w tą stronę, to jest dla praworęcznych. A jak się odbija dziwnym trafem na zewnątrz, to znaczy, że jest to dla niepełnosprawnych, ok? Także zastanówcie się nad tym, jak wrócicie do domów. To jest taka ciężka rozkmina, no, z którą trzeba byłoby was zostawić, ale muszę dodać, że w Krakowie picie alkoholu jest zdrowsze niż oddychanie. Nie muszę powiedzieć wam, gdzie jest bal, no nie? Cóż, z tym was zostawię. Dzięki. Andrzej Kruszewski. Cześć, brawa.